Ziemia. Błękitna planeta. Jedyna, na której rozkwitło życie. Obracanie się Ziemi wokół osi i jej krążenie wokół Słońca mają znaczący wpływ na kształtowanie klimatu. Jednak oba te czynniki są nieregularne. Jeśli wyobrazimy sobie oś biegnącą od bieguna do bieguna, zobaczymy, że nasza planeta przemierza kosmos lekko pochylona. Ten kąt zmienia się o 2,6 stopnia w cyklu 41 tysięcy lat. Kierunek pochylenia osi Ziemi również ulega zmianie. Grawitacja innych planet powoduje, że rotująca Ziemia się kołysze. Pełny zakres tego powolnego ruchu wymaga cyklu 26 tysięcy lat. Kształt ziemskiej orbity również ulega zmianom. W ciągu 100 tysięcy lat robi się mniej lub bardziej eliptyczny. Wszystkie trzy zjawiska co jakiś czas się na siebie nakładają. W tym konkretnym momencie na półkuli północnej panuje lato. Ziemia jest najdalej od Słońca, a jej oś jest minimalnie wychylona. W rezultacie półkula północna naświetlona jest mniej niż zwykle. To uruchamia lawinę zdarzeń, które zmieniają klimat planety. Ostatni raz działo się tak 120 tysięcy lat temu. Morze, które zniknęło. Archipelag Kwarkien w najwęższym miejscu Zatoki Botnickiej na Bałtyku na pierwszy rzut oka nie robi wrażenia. Zupełnie jakby niskie i gołe wysepki archipelagu zewnętrznego próbowały skryć się w objęciach morza. Jednak po bliższym przyjrzeniu się dochodzimy do wniosku, że te ledwo wystające z wody skrawki lądu to tak naprawdę skalne hałdy. Wyłaniają się one z wody w najmniej oczekiwanych miejscach, tworząc zdradliwe mielizny. Bliżej głównego lądu wysepki przypominają trudny w nawigacji labirynt. Linia brzegowa grzbietów morenowych jest poszatkowana wyrastającymi z morza skałami. Krajobraz archipelagu Kwarkien to dzieło ostatniej katastrofy klimatycznej, jaka nawiedziła naszą planetę. Schładzanie się klimatu 120 tysięcy lat temu zapoczątkowało epokę lodowcową. W północnej Europie wśród gór skandynawskich uformował się lodowiec. Wkrótce zaczął wędrować w kierunku południowym. W najchłodniejszym momencie, jakieś 20 tysięcy lat temu, pokrywa lodowa przetoczyła się przez Europę, docierając do północnych Niemiec. Lód miał 3 km grubości i był tak ciężki, że zapadała się pod nim ziemia. Tak powstało olbrzymie wgniecenie, głębokie na kilometr. Gdy 10 tysięcy lat temu lodowiec wycofał się z Europy, większość wybrzeża Finlandii znajdowała się pod wodą. Ale jak tylko skorupa ziemska ponownie zaczęła się wypiętrzać,
linia brzegowa wędrowała na zachód. Archipelag to miejsce najgłębszego wgniecenia pod dawnym lodowcem i wyłonił się z wody zaledwie 1000 lat temu. W innych miejscach wypiętrzanie stanęło, ale na archipelagu Kwarkien jest odwrotnie. Rok w rok przybywa tu 100 hektarów lądu. Strumienie płyną tu naturalnie rzeźbionymi korytami. Te kanaliki są kluczowe dla nadmorskich ekosystemów bardziej niż nam się wydaje. Wypływają z licznych nadmorskich jezior i oczek. Dawniej były tu zatoki, które z czasem zostały odcięte od morza. Cofający się lodowiec zostawiał za sobą zalewy. Najmłodsze jeziora oddziela od morza jedynie wąski przesmyk. Te starsze zaś leżą w głębi wysp. Po zimie płytkie i odżywcze wody jezior szybko się nagrzewają. Ciągną do nich wtedy stada migrujących ptaków. Ale odżywcze i ciepłe wody jezior przyciągają nie tylko ptactwo. Płynące wartkostrumienie są świadkiem niezwykłych scen. Pierwsze docierają szczupaki. Tuż po zimie woda ma zbyt niską temperaturę na tarło. Dlatego szczupaki zmieniły swoje obyczaje. Podobnie do ryb migrujących, wpływają do płytkich koryt i podążają w górę strumienia aż do ciepłych jezior. Za szczupakami płyną okonie i płocie. U ujść strumyków co chwila pojawiają się kolejne grupy ryb i bohatersko przedzierają się ku jeziorom. Wartki nurt stanowi nie lada przeszkodę, jednak prawdziwe niebezpieczeństwo czai się w powietrzu. Chmary ryb w płytkich wodach to zaproszenie dla ptaków. Czeka je prawdziwa uczta. Instynkt reprodukcyjny w obliczu zagrożenia z nieba powoduje, że ryby płyną w górę strumienia z wyjątkowym zapałem. Mimo że podróż jest ryzykowna, rybom opłaca się postawić wszystko na jedną kartę. W ciepłych wodach jezior rodzi się 20 razy więcej młodych niż bezpośrednio w morzu. Te niewielkie zbiorniki wodne stają się inkubatorami, regulującymi zarybienie w całym Bałtyku.
O tarle ryba musi wrócić do morza, zanim wyschną strumienie. Jednak jej podróż jest bacznie obserwowana przez łowców. Żaden ptak nie jest lepiej przystosowany do połowu ryb w archipelagu Kwarken niż żuraw. Dzięki giętkiej szyi i ostremu dziobowi nie straszna mu żadna szczelina. Ryba, która opuściła swoją kryjówkę, w starciu z długim dziobem nie ma szans. Gdy strumienie zapełniają się rybami, połów jest wręcz banalny. Nawet kruk coś tu złapie. Ptaki rybożerne muszą uważać, bo i one mogą stać się ofiarą. Nasz największy drapieżny ptak, orzeł bielik, lubi sobie czasem odwiedzić jeziora archipelagu. Bieliki nie ufają ludziom, bo jeszcze kilka dekad temu były gatunkiem właściwie wymarłym w akwenie Morza Bałtyckiego. Każdego lata na archipelagu Kwarken wykluwa się 60 orłów. To swoisty cud, bo od połowy lat 70. w całej Finlandii wykluły się tylko 4. Ale to nie jest przypadek. Już pod koniec lat 60. grupa entuzjastów rozpoczęła pracę na rzecz ratowania bielików, regularnie wybijanych przez ludzi i zatruwanych zanieczyszczeniami. Jedną z metod ratunku, która zajęła kilkadziesiąt lat, było dostarczanie bielikom z archipelagu zdrowej, czystej żywności. Projekt na starcie wydawał się chybiony, jednak z czasem przyniósł owoce. Od samego początku obrączkowano orły, by monitorować proces odradzania się gatunku. Ostatnie badania wykazały, że w Finlandii przybywa rocznie ponad 400 piskląt.
skałach utworzyły tu pierwszy las typu polodowcowego. To las pierwotny, unikatowy w skali światowej. W dziewiczych, otwartych lasach liściastych panują doskonałe warunki do życia dla wielu ptaków. Szczęśliwe są tu zwłaszcza dziuplaki, bo gnijące drzewa mają mnóstwo zakamarków na gniazda. Jednak takie lasy to rzadkość. Z tego powodu wiele ptaków może nie przetrwać. Dzięcioł białogrzbiety, który w Finlandii prawie wyginął, jest rzadkim gościem nawet na Kvarken. Dobrze naświetlone, lokalne lasy są domem niezliczonych owadów, a to spełnienie marzeń każdego dzięcioła, zwłaszcza białogrzbietego. Choć ekolodzy robią wszystko, by pomóc ptakom przetrwać, gatunek jest nadal zagrożony. Każda zagospodarowana dziupla to kolejny krok w dobrą stronę. Tym razem w dziupli jest tylko jeden pisklak. Czerwony czubek oznacza, że populacja dzięciołów powiększyła się o jednego samca. Początek lata to moment, gdy owadów jest najwięcej, dlatego właśnie wtedy najłatwiej wykarmić młode. Pisklęta muszą jak najszybciej nauczyć się latać. Aby odnieść sukces, muszą spożywać mnóstwo białek, czyli właśnie owadów. Aby przeżyć zimę, ptaki przerzucają się na ziarna. W przypadku dzięcioła białogrzbietego jest to niemożliwe. Potrzebuje larw ukrytych pod korą gnijących drzew. To dla niego kwestia życia lub śmierci. Pod koniec lata gąsienica trociniarki czerwicy wyłazi z gnijącego drzewa. Żywi się jedynie mało odżywczym drewnem, więc potrzebuje aż 4 lat, by dojrzeć i przejść do kolejnego etapu swojej metamorfozy. Kolorowa 10-centymetrowa gąsienica musi się spieszyć, by nie zostać pożarta. Podczas wędrówki nie szuka jedzenia. Musi jedynie znaleźć kryjówkę na kolejną zimę. Jeżeli dożyje wiosny, ukryta pod butwiejącą ściółką, jesienią zmieni się w ćmę i złoży setki jajeczek na uszkodzonym drzewie. W przeciwieństwie do innych ptaków, dzięcioł białogrzbiety je tylko owady, musi więc je znaleźć również zimą. Na surowej północy jest to poważne wyzwanie. Ten gatunek przetrwa jedynie wtedy, gdy nakarmi młode gąsienicami z rozkładających się drzew. Opuszczamy labirynty grzbietów morenowych Digier. Krajobraz się otwiera, a linia brzegowa wyrasta śmiało ponad wodę.
Gołe wysepki to znak rozpoznawczy archipelagu Kwarkien. Lubią tu wić gniazda ptaki na co dzień żyjące z morza. Czarnobiałe alki, dumnie kroczące w pozycji wyprostowanej, wyróżniają się wśród gatunków zamieszkujących wysepki. Nogi na samym końcu korpusu utrudniają chodzenie. Na szczęście alki funkcjonują głównie w wodzie. Mają masywny, płaski, pionowy dziób, ułatwiający łapanie ryb podczas nurkowania. Alki doskonale sobie radzą nad morzem, a większość czasu spędzają na wodzie. Jednak gniazdo muszą mieć na stałym lądzie. Alki upodobały sobie Atlantyk Północny, a zwłaszcza jego wysokie urwiska. Tutaj warunki są zgoła odmienne. Szczeliny pomiędzy głazami nadają się idealnie na gniazda. Pod koniec czerwca bardzo łatwo usłyszeć tu donośny skrzek dobiegający spod skał. W okresie lęgowym alki mają tylko jedno gniazdo. Zasadniczo niczego nie wiją, przez co pisklęta doświadczają iście spartańskich warunków. Ale duże głazy to idealna osłona przed wiatrem i słońcem. Rodzice troskliwie opiekują się latoroślą. Zaglądają do piskląt nawet między posiłkami. Jednak wizyty są krótkie, pisklęta więc spędzają większość dnia w samotności. Na przełomie czerwca i lipca, gdy okres godowy jest w zenicie, wyspy archipelagu roją się od gniazd i piskląt. I chociaż trudno tu o kryjówki, jeszcze trudniej wypatrzyć pisklęta i matki. To zasługa barw ochronnych. Mały zielony obszar na krańcu wyspy jest domem rybitwy popielatej. Te małe ptaki ważą 100 gramów i aby tu dotrzeć, pokonały dystans znacznie większy niż inne gatunki z archipelagu. Rybitwa popielata spędza zimę na Antarktydzie. Okazuje się,
Trzy tygodnie po wykluciu się piskląt zachowanie rodziców ulega zmianie. Alki są zazwyczaj ciche, jednak teraz głośno nawołują swoje młode. Skuszone wabieniem pisklęta coraz częściej wychylają się z pomiędzy głazów. W końcu opuszczają gniazdo. Gdy młode zbierze się na odwagę, rozpoczyna podróż ku morzu, naturalnie pod opieką rodziców. Pozostałe alki równie mocno zachęcają swoje młode, wywabiając je z gniazd. Dla pisklęcia, które nie potrafi latać, spacer po głazach jest nie lada wyczynem. Na szczęście mają najważniejszą z umiejętności. Potrafią pływać. Gdy pisklak wyląduje w wodzie, rodzice prowadzą go w morze, gdzie za kilka tygodni osiągnie dojrzałość. Rezerwat jest schronieniem dla ptaków, które mogą tu składać jaja z dala od ludzi. Wysepki są dodatkowo chronione przez skaliste mielizny. Trudno tu dopłynąć łodzią. Niemniej jednak niektóre z wysp stały się domem zarówno dla ptaków, jak i dla ludzi. Latarnia Norskar od 170 lat stoi na zewnętrznej krawędzi archipelagu. Jednak zanim została wzniesiona, stały tu już rybackie chaty. Latarnia do dziś dba o bezpieczeństwo statków i łodzi, jednak rybaków zostało niewielu. Przeciętna rybitwa żyje 30 lat. Doskonale wie, co oferują tutejsze wyspy lęgowe, gdyż wraca na nie nie od dziś. Nie płoszy jej nawet obecność ludzi, bo to nadzwyczaj zwinny i szybki ptak.
Sytuacja komplikuje się w przypadku nurnika zwyczajnego, który wije gniazda w falochronach. Powraca na archipelag rok w rok, jednak nie przywykł do towarzystwa człowieka. Wlatuje do gniazda, gdy w pobliżu nikogo nie ma. Dlatego nurniki są wewnętrznie rozdarte i muszą balansować pomiędzy pierwotnym lękiem a potrzebą posiadania potomstwa. Ludzie mieszkający na wyspie pośrodku morza przywykli do obcowania z przyrodą. I potrafią ją wyjątkowo potraktować. Rybitwa jest ptakiem odważnym, dlatego szybko nauczyła się ufać ludziom. Od tej pory nie rywalizuje z innymi ptakami o pokarm. W przyrodzie współpraca między dwoma gatunkami wynika z płynących z niej wzajemnych korzyści. Łatwy dostęp do pożywienia przybliża zwierzęta do ludzi. Z drugiej strony, nurnik toleruje poczucie niepewności w zamian za idealne gniazdo. Czasem związek zwierząt i ludzi ciągnie się latami i przeradza niemal w przyjaźń. Przesmyk w północnej części Norskar opadającej ku morzu to typowy przykład krajobrazu polodowcowego występującego tu w pełnej krasie. Głaz odsłonięty podczas ostatniej epoki lodowcowej ma prawie 2 miliardy lat. Przez miliony lat ta skała widziała niejedno zlodowacenie, dzięki czemu dziś jest obła i gładka. Ziemię pokrywa tu pas żwiru zaledwie kilkadziesiąt metrów od brzegu. Krajobraz przemienia się w pole usiane głazami, gdzie nurniki i mewy wiją sobie gniazda. Odsłonięte skaliste wyspy oferują kiepskie warunki do życia. Dlatego tym bardziej zadziwia fakt, że na takim pustkowiu powstają tak barwne ekosystemy. Wypiętrzanie się dna owocuje kolejnymi mieliznami i zatoczkami na archipelagu Kvarken. Na brzegu kumuluje się ściółka nanoszona przez morze i wiatr. Ciepłe wybrzeże tworzy idealne warunki dla małży, skorupiaków i małych bezkręgowców. Z kolei pas mielizn przyciąga biegusy i inne ptaki żerujące na mokradłach. Te oto łęczaki mają koniuszek dzioba wyjątkowo czuły na dotyk.
Dzięki temu odnajdują w mule bezkręgowce, właściwie ich nie dotykając. Sieweczka obrożna również jest ptakiem nadmorskim, ale z powodu krótkich nóg i dziobu woli szukać pożywienia na suchej części lądu. Różne rodzaje nóg i dziobów predestynują ptaki do żerowania na konkretnych mokradłach. Dzięki temu gatunki nie muszą ze sobą rywalizować. Czapla siwa pojawia się na archipelagu późnym latem. Po uwiciu gniazda lubi dokładnie poznać otaczający ją teren. Dlatego minie sporo czasu. Dzięki czemu są mistrzyniami latania. Ale szablak zwyczajny będzie bezradny, gdy od głowy po odwłok pokryją go krople wody. Od sierpnia noce na archipelagu robią się coraz chłodniejsze. Dzięki temu parująca z morza woda intensywnie się skrapla i pokrywa wyspy rosą. Nikt tu nie ucieknie przed wilgocią. Ważki mogą jedynie przyjąć pozycję, która sprzyja wchłanianiu ciepła przez odrętwiałe ciało. Kilka godzin po wschodzie słońca wszechobecną wilgoć poranka zastępuje żar z nieba. Ptaki już odleciały i zapadła cisza, jednak na wyspie życie wre. Płytkie wody i ciepły klimat to rajskie warunki dla owadów. Powietrze zaś jest gęste od muchówek, które kłębią się tworząc chmury. Gdy zlecą nad ziemię, mogą paść ofiarą pająków. Na wyspie bez ptaków pająki zostają królami życia. Dlatego na archipelagu dosłownie się od nich roi. Na wyspach zewnętrznych zimy bywają srogie. Niewiele gatunków potrafi je przetrwać. Ale pewien ssak urzęduje na tej wyspie przez okrągły rok. Nornik północny, jak nazwa wskazuje,
Upodobał sobie koło podbiegunowe. Pojawił się na wyspach Kwarkien dzięki wypiętrzeniom terenu, które odcięły go od głównego lądu. Chłód nadciągającej zimy spowoduje, że zewnętrzne wyspy staną się niezdatne do zamieszkania. Jednak Nornik Północny ma pewną zdolność, która pomoże mu przetrwać ten wyjątkowo surowy klimat. Samica potrafi urodzić nawet 40 młodych. Te po 12 dniach stają się samodzielne i ruszają w świat. Pomarańczowe owoce rokitnika porastającego wybrzeże zwiastują koniec lata. Nim nastanie zima, Kwarkien oczekuje ostatniego gościa. Przylatują żurawie. Kotlina krateru Söderfjorden po fińskiej stronie archipelagu powstała 520 milionów lat temu, gdy Ziemię trafił meteoryt. Sto lat temu była tu zatoka, a dziś kołysze się na wietrze kukurydza. Co jesień żurawie robią tu sobie przystanek w drodze na południe. W szczytowym momencie migracji gości ich tu nawet 8 tysięcy. Ptaki spacerują w niewielkich grupach i trudno je wypatrzyć w tak dużej kotlinie. Ptaki przyciąga wszechobecne pożywienie, chociaż z natury są przyzwyczajone do żerowania na odległych bagnach. Dlatego nigdy nie zostają tu na noc. Tuż przed zachodem słońca olbrzymie klucze żurawi wzbijają się w niebo i lecą nad morze, by spędzić noc na mieliznach. Pierwsze żurawie docierają po cichu. Stoją w wodzie i bacznie obserwują otoczenie. Gdy tylko wyczują najmniejsze zagrożenie, odlecą. Klucz podąża za głosem żurawi, które doleciały tuż przed. Im większe stado, tym bezpieczniej się czuje. Większość ptaków dociera na miejsce tuż przed zmierzchem.
Żurawie krążą nad mielizną i szukają miejsca do lądowania. Kolejne klucze nadlatują już po zmroku. Gdy wyląduje ostatnia grupa, ptaki spędzą noc upchane na paru wysepkach. Gdy żurawie się uspokoją, zapadnie błoga cisza. Ożywiają się jeszcze przed świtem. Ich skrzeczenie odbija się echem, jakby poganiały się nawzajem. Gdy tylko odleci pierwszy, reszta podąży za nim. Po kilku tygodniach i przy sprzyjających wiatrach żurawie odlatują na południe. Różnica temperatur między epoką lodowcową a obecną wynosi zaledwie 4 stopnie. Nie było wtedy drastycznie chłodniej, jednak to wystarczyło, by skuć lodem 1/3 powierzchni lądowej Ziemi. Po tym wszystkie wielkie knieje zamieniły się w pustynie. Skurczyły się nawet lasy tropikalne. Epoka lodowcowa uzmysławia, że niewielkie wahnięcia klimatu mają wielki wpływ na warunki życia na planecie. Której grozi teraz globalne ocieplenie?
Globalne ocieplenie ma wpływ również na kwarkien. Gołym okiem widać, że archipelag coraz rzadziej zamarza. Występujące naprzemiennie dni zimne i ciepłe ścinają i roztapiają lód wokół wysp, pobliskie morze zaś jest przez cały rok właściwie żeglowne. Jednak ciepły klimat nie ułatwia życia tutejszej florze i faunie. Bez ochronnej warstwy śniegu wyspy są wystawione na działanie mrozu. Na wyspach wewnętrznych archipelagu zachowała się jeszcze cienka warstwa śniegu. Ale nawet pod nią trwa bezustanne wypiętrzanie. Mroźny krajobraz przecinają cienkie stróżki strumieni. Wkrótce na archipelag Kwarkien ponownie powróci życie. W 2006 roku archipelag Kwarkien trafił na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wersja polska.